Więc tak, mamy tu typowego kolibera, w którym będzie zmieniany wałek rzędu, a dodatkowo pokażę Wam, jak ustawić zawody. Tu jest mój sprzęt, jakim dysponuję. Dwie grzewotki, młotek. Młotek musi być zawsze przy chinolach, bo wiadomo, czasem trzeba coś stuknąć, puknąć. Bywa. No więc tak. Poszedłbym od razu do roboty, no ale nie będę Wam pokazywał, jak rozwierać kufer. To zrobicie sobie sami. Po zdjęciu kufra wygląda to w następujący sposób. Teraz musimy zdjąć pokrywę tutą i następnie ustawić pozycję T. Ja już to mam odkręcone. Wystarczy, że ściągnę. O, coś tu jeszcze trzyma. Teraz wygląda to tak. Tu mamy wałek rozrządu i tak dalej. Zawory. No więc tak. Musimy teraz ustawić pozycję T. Najlepiej ściągnąć całą budowę. Tą. I popatrzeć. Tam, ale można też zrobić to wyjmując tą zaślepkę. Ciężko idzie, zaraz wyjdzie. No i tam, patrząc tam, możemy ustawić pozycję T. Możemy, wkładamy tu klucz, przekręcamy do pozycji T. Po ustawieniu pozycji T, wałek rzędu powinien być ten sposób, nie wiem czy zobaczycie. Nie wiem czy było coś widać, trudno. Powinno być tak, kropka, gruba kropka powinna być na górze, dwie mniejsze powinny być po bokach, równo z głowicą. Teraz musimy dostać się do napinacza. Ja już tu odkręciłem. Klapkę, tam jest napinacz. Musimy go kręcić, aby łańcuszek rzędu był luźny. Abyśmy mogli zdjąć wałek rzędu i założyć nowy. Po odkręceniu napinacza. O! Łańcuszek powinien być luźny, tak jak tu. No i teraz musimy odkręcić te cztery śruby, aby zdjąć to wieko i wyciągnąć wałek rzędu. Śruby zostały odkręcone. Teraz zdejmujemy popychacze. Dość ciężko. O, idziecie. Cyk, zeszły. Tu jest stary wałek rzędu. Zdejmuję łańcuszek, tak żeby nam nie wpadł do środka. Wyciągamy wałek. Teraz wkładamy nowy wałek w ten sposób, aby chował nam się tak w głowicy. O, w ten sposób, żeby te dwie małe kropki były równo z głowicą, a
Ta większa na górze. Robimy to, ale robimy to pod warunkiem, że mamy włożoną pozycję tę ustawioną. Jeśli nie, to musimy to zrobić. Po złożeniu dokręcamy śruby na ukos. Nigdy nie dokręcajmy skóry na dół, na przykład. Wtedy będzie się nierówno schodziło jedną stroną i możemy nawet urwać gwint. Dlatego lepiej zawsze pamiętajmy, że trzeba.